Dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogmasie. Jest to vlogmas numer 3. Słuchajcie, ja niedawno wróciłam ze sklepu i zaraz wam pokażę, co świetnego kupiłam. I pierwsza rzecz to jest to. Ta koszula świąteczna. Taka cieplutka Milusia w dotyku, także mega cieszę się, że ją kupiłam. Także resztę rzeczy zaraz wam pokażę, ale dzisiaj będzie ciekawy dosyć dzień, ponieważ iż będę robić krokiety i pierogi już na Wigilię i będę to wszystko mrozić. Także biorę się właśnie, odpaliłam Thermomix, biorę się za ciasto do naleśników na krokiety właśnie. No i co? Nie przedłużając, zapraszam was do oglądania i spędzenia ze mną tego czasu. Dobra, chcę wam pokazać szybko, co kupiłam w Aździe. Także jest to taki zestaw, piżamka Merry Moments, taka granatowa bluzeczka, do tego są spodnie w kratkę, takie typowo świąteczne, mega. Zaraz małego może ubiorę w to, chociaż on nie lubi się ubierać. Także ten zestaw kosztował 7 funtów, taki. Dodatkowo, oczywiście mały trzyma bluzkę. Dodatkowo takie spodenki, tutaj kolor nie oddaje, ale te gwiazdki są takie mega zielone. No i to jest taki, chociaż w sumie może i dobrze wygląda. Nie, dobrze wygląda. No i tutaj mały trzyma taką bluzkę, że elf w treningu. Następna rzecz jest to bluzeczka. Też zestaw, takie 3 zestawy jemu wzięłam. Spodenki i bluzeczka też do spania, czy tak do pobiegania po prostu po domu. No i ten zestaw kosztował 7 i ten też 7. Aha, czyli każdy był po 7 funtów. No i jeszcze do tego mamy skarpetki. Skarpetki kupiłam też takie właśnie, tutaj jest Święty Mikołaj, w renifery, w gwiazdki i w... co to jest? A, to są takie chyba Christmas pudding, nie wiem. No i takie tutaj wzorki, także takie skarpetki. Te skarpetki kosztowały 5 funtów. Jest generalnie jeszcze taki zestaw, który chcę kupić też dla małego właśnie na Wigilię, ale jeszcze nie jestem pewna, czy na pewno ten zestaw. Podoba mi się, ale chciałabym jeszcze pojechać do Tesco i sprawdzić w Tesco, co mają. Te rzeczy kupiłam w Aździe. Naprawdę polecam szczerze ubrania z Azdy dla dzieci, są naprawdę fajne i jakościowo też są super, bo pierze się, a z nimi nic się nie dzieje. Ciasto zrobione na naleśniki, zaraz będę tutaj szybko smażyć. Posmażę naleśniki, zrobię farsz na krokiety, farsz na pierogi. A później biorę się za dekorację łazienki, także jeszcze nie do końca będzie udekorowana, bo jeszcze czekam na parę rzeczy, które zamówiłam, ale no już pomalutku coś tam wsadzę do niej, poukładam, poustawiam, no i mam nadzieję, że będzie fajnie i że wyjdzie fajnie. Dobra, biorę się za te naleśniki. Okej, tu mi się pieką teraz naleśniki, a tu obok mam kaszę i serek. Już sobie tutaj robię serek, zaraz dam pieprz, jeszcze muszę usmażyć cebulę, do tego cebulę, farszyk zrobimy i będę lepić pierogi, ale pewnie dopiero jutro, także ten farsz sobie fajnie postoi w lodówce i przejdzie przez całą noc. No ale dzisiaj na pewno dokończę te krokiety, już jeden naleśnik jest, także działamy z naleśnikami. Okej, no. Farsz zrobiony na pierogi. Już rzuciłam tu cebulkę, wszystko jeszcze doprawiłam pieprzem, solą i tak to sobie będzie stało do jutra. A tutaj delikatnie rozgnieciony czosnek podsmażam i zaraz dodaję szpinak i robię farsz na krokiety. Okej, szpinak wrzucony, teraz będę chwilkę czekać, aż to wszystko się rozmrozi. Chwilę podsmażę, doprawię też troszeczkę solą, troszeczkę pieprzu. Tutaj już nie dajemy aż tak dużo. Ze względu na to, że mamy tutaj ser feta, który też jest już słony, ale też ze względu na pieprz nie dajemy go dużo, ponieważ krokiety muszą być delikatne w smaku. Także biorę się teraz za ten farsz. I są krokieciki zrobione.
No, a u nas tak w międzyczasie wygląda spanie. Mikołaj nie chce spać. Tak? Nie chcesz spać? Nie. Wypił całą butlę mleka i nie śpi. A już jest twoja pora, wiesz, że jest 16. I ty nie śpisz dalej, tak? No ładnie. No ładnie, no ładnie. Zobacz, jakim. Aha, no dobra. Tu teraz pił mleko, to jest cały mokry. Ale zobacz, jaki sweterek. Nie wiem, czy pokażę tutaj. Pokaż, Bombisiu. Pokaż, Mikołaj, jaki masz sweterek. No dobra, nie pokażę. No, ale tak to wygląda, że Mikołaj spać nie chce. I jak ja mam robić naleśniki i inne rzeczy? Jak syn spać nie chce? No, nie chcesz spać, a mama chce udekorować, chce zrobić naleśniki. No, a ty mamie nie pozwalasz, tak? No, właśnie, nie pozwalasz mamie. Super, co? Okej, okay, mamy dzień drugi i dzisiaj wzięłam się za pierogi. Także lepimy, pomalutku już jedne się mrożą. I te kolejne zaraz wkładam do zamrażarki. Tak to wygląda wszystko tutaj. Zobaczcie, co kupiłam. Byliśmy dzisiaj na shoppingu też. Takie buciki do zdjęć i muszka. No, świetne. I sobie wzięłam taką koszulkę. Świetnie. Nie no, mega ona jest, naprawdę. Taką koszulkę. To jest oczywiście prezencik na Mikołaja. I to też taki. Na Mikołaja, dla Mikołaja. Czekaj, ja mam koszuleczkę. I takie do kawy smak caramel, gingerbread i vanilla. I takie na Mikołaja. Na Tomka prezent na Mikołaja. Chodź, Mikołaju. Chodź. No chodź tutaj. Tak, kapeć mamy. No dobra, chodź, masz. To dla ciebie, na Mikołaja. Fajne choinki. A to tuż mi ono, włącz mnie. No i tutaj masz dla ciebie prezent na Mikołaja, proszę. Fajne? Zakładaj. Nie za mało? To L-ka. Jeszcze myślałam, czy wziąć M. A ty mi mówisz, że nie za mały L? Nie gadaj, to wielki jest ten swetr. Świetny, ale fajnie wyglądasz. Ej, mega. Świetny jest. Mógł być trochę większy ty. Tak? No bo. Nie, dobry jest. Nie wiem. Fajny, dobrze wyglądasz. Trochę wciągnij brzuch i będzie git. Słabo. Nie no, musi, bo tu jest ten nos, to... No i jeszcze szczotka. Do brody. Do kuśki. Do kuśki. Szczotka do brody. Proszę. A to jest serum. To jest serum pod oczy. To jest serum pod oczy. Proszę. Proszę. Serum pod oczy. No. A jakie oczy? A co? Coś jest nie tak z moimi oczami? No raczej. Słucham? No bierz. Sama sobie smaruj. Tak się odwdzięczasz dla Mikołaja? Na Mikołaja? Gdzie to tak? Mój kochany Mikołaj. Thank you. A ja sobie co mam? Widzisz, koszulkę raz, tylko jedną. Pierwszy raz mam Mikołaja i mam prezenty. No? Widzisz, jednak coś w tym było. Wiedziałem, żeby mieć Mikołaja własnego, prywatnego. No, ale super. Ale to tak? Ale to żeby co? Co? Żeby co było z tymi oczami? Ale co z oczami? No to starym pod oczy, że... No, żeby zmarszczek nie był. Późno, kurwa, na jakieś 10 lat dobre. Zobaczcie, tak wygląda ta koszulka. Mega. No, oczywiście mogła być trochę większa, no ale dobra. No, o tak ma być. Zobaczcie, co mi dzisiaj przyszło. Wielka paka. O, i skarpeta Mikołaja. Bawił się tu. Wielka paka z TikToka. 90 rolek papieru. No, aloesowy i chyba cytrynowy, coś takiego. No, ale słuchajcie, 90 rolek.
Nieźle. Mega, mega paka. Na święta. Akurat. Okej, słuchajcie, popsikałam właśnie okno i będę myć z tej strony. Z drugiej strony przyjedzie ekipa, która będzie myła okna, bo tutaj w Anglii otwierają się okna tylko do zewnątrz, a drugie okno się w ogóle nie otwiera, także ciężko jest umyć. No a z drugiej strony nie mamy jak, bo są krzaki. Także będę myła tutaj okna. Tutaj przyjdą też z zamówienia właśnie śnieżynki. No i chcę zrobić tym śniegiem takim w sprayu dookoła tutaj okno, żeby tak wyglądało jak zaśnieżone. Także działam. Okej, okno umyte, jedynie tylko z zewnątrz jest brudne, jak widać, także to już zasługa będzie fachowców, a ja przyniosłam śnieg, no i będziemy, słuchajcie, próbować to robić, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Okej, okay, jeszcze w kuchni zrobiłam. Już fajnie to wygląda, powiem szczerze. Jeszcze to okno muszę drugie zrobić, bo nie jest zrobione, a skończył mi się już spray. Uwaga, kochani, przyszła do mnie paczka z Temu. Nie wiem, co to przyszło, zaraz otworzę i wam pokażę, bo już nie pamiętam, co zamówiłam. Uwaga, pierwsza rzecz to są naklejki, słuchajcie, to są te śnieżynki, o tych, co wam właśnie mówiłam. Także przyszły śnieżynki. O kurczę, ja to zamawiałam? Wow, fajne to jest, powiem szczerze, i nie jest takie małe. Tylko trochę się wygięło. To jest takie metalowe, wiecie, taki do postawienia w kuchni, czy gdzieś taka dekoracja. O, zobacz, Mikołaj. Fajne, z takim ciastkiem. To jest Hot Chocolate Bar. Fajne. I uwaga, to jest mi ciekawa. Girlanda przyszła. No tak jak myślałam. Nie jest zbytnio super, ale jak się do tego dołoży właśnie jakieś bombeczki, jakieś dodatki, to być może będzie fajnie, ale gdzieś jeszcze jedna powinna być. Tutaj coś jeszcze mam, ale jest zapakowane i nie widać. Dobra. O, jest! Gryzak dla ciebie jest, zobacz! To jest dla ciebie gryzak. Musimy go wymyć, wyparzyć i będziesz miał co gryźć. Dobra, następna rzecz to jest, sama nie wiem, co to jest, zaraz otworzę i zobaczymy, na razie to kładę obok. A następna rzecz są to takie zaczepy, żeby dziecko nie otwierało półek, szafek i tak dalej. I tylko tyle? O kurczę, no dobra. Generalnie to powinno jeszcze przyjść chyba, z tego co pamiętam, miały przyjść poszewki na poduszki. Nie wiem, dlaczego ich tutaj nie ma, ale być może w dwóch zamówieniach. No dobra, otworzymy to i zaraz wam pokażę, co tutaj mam. Dobra, otworzyłam to i już wiem, co to jest, ale faktycznie nie spojrzałam teraz trochę z
teraz dopiero się zorientowałam, że nie popatrzyłam na rozmiary. Są to takie wkłady do piekarnika, że jak nam na przykład coś ścieka, no to na to leci i to później sobie myjemy i wkładamy z powrotem na spód i mamy czyściutki piekarnik, że no takie ochronne folie, wiecie, wkłady do piekarnika, także fajnie. Tyle, że no są krótsze niż te, co my mamy teraz. Ale myślę, że na tyle, co się piecze w piekarniku, to wystarczą. No i już otwieram następną rzecz. Okej, następna rzecz to jest taka a la żurawina, ale nie wiem, dlaczego się zastanawiam, dlaczego mi to przyszło. Bo nie przypominam sobie, żebym to zamawiała. No ale dobra. Dobra, mały, nie ma... Mikołaj, bo zepsujesz zaraz. Synek, bo zepsujesz zaraz. Nie można tak, kurczę. Dobra, muszę mu to zabrać. Także zaraz muszę sprawdzić zamówienie, bo wydaje mi się, że tego nie zamawiałam. Chociaż myślałam o tym, żeby to zamówić, bo właśnie tak chciałam to w tą girlandę wsadzić. Ale ja w ogóle... Nie wiem, czy ja taką girlandę zamawiam. No dobra, mniejsza o to. Zaraz sprawdzę sobie całe zamówienie i dam wam znać. Okej, kochani, wiecie co? Stało się coś dziwnego, bo zamówienie, które dostałam, jest zupełnie innym zamówieniem, które zamówiłam. Więc napisałam już do nich. Mają mi w ciągu 24 godzin wysłać maila, co dalej, ale generalnie zapytali się mnie, czy chcę zwrot kosztów, czy chcę o wysłanie produktów, więc oczywiście, że chcę te produkty, bo one są mi potrzebne na święta. A już mówię, co poszło nie tak. Większość rzeczy, które są w moim zamówieniu, a praktycznie 80%, są to rzeczy, które ja miałam w koszyku kiedyś, ale je usunęłam i nigdy ich nie zamówiłam, a jednak przyszły. Nie wiem jakim sposobem, jak oni to zrobili, ale dwie rzeczy, które były w tym zamówieniu i sprawdzałam właśnie przed chwilą, no to przyszły właśnie razem z tą resztą rzeczy, które nie zamawiałam. Więc nie wiem jak to się stało, dlaczego te dwie rzeczy akurat były w tym zamówieniu teraz, dzisiaj, a reszta nie przyszła, nie wiem, ale no generalnie bardzo dużo rzeczy mi nie przysłali. Zamówiłam na poszewki, na poduszki świąteczne, zamówiłam jeszcze jedną girlandę, taki wieszak na kuchenne, szmatki takie, wiecie, świąteczne, no tam parę jeszcze innych rzeczy, które nie przyszły. A, dywaniki do kuchni właśnie świąteczne, no nie wiem co się stało zupełnie, naprawdę. Przyszły mi rzeczy, które oglądałam, które miałam w koszyku, ale jakby je usunęłam, a nigdy nie zamówiłam. Nawet nie istnieje takie zamówienie na moim koncie, więc nie wiem co jest grane. No ale w ciągu 24 godzin ma się ktoś ze mną skontaktować. Już pisałam z customer service, także mam nadzieję, że mi wyślą te rzeczy, że nie będzie jakiś błąd. Mam nadzieję, że kurier nic nie ukradł, bo różnie to bywa. No ale wiecie, naprawdę jestem trochę zestresowana teraz, no bo wszystkie te rzeczy były mi potrzebne przed świętami, jakby dekoracje, tak? Także oby nikt nie ukradł, oby to się wszystko znalazło, wyjaśniło i oby. A tymczasem biorę się za ogarnianie dalej trochę kuchni. No i co? Przyszły mi właśnie te, to jest jedno z tych zamówień, które właśnie, rzeczy, jedno z tych rzeczy, które zamówiłam faktycznie, więc chociaż to mi przyszło, więc fajnie. No, także będę zaraz tutaj nalepiać na okno, dokończę sobie okno, dekorować, no i pewnie za chwilę udekoruję trochę łazienkę. Dobra, nagadałam się, nieważne. Ej, słuchajcie, teraz będę się brała właśnie za tą girlandę, zapaliłam światełka i będę sobie przeplatać tak między girlandą te światełka, żeby zobaczyć, czy są dobrze równomiernie rozłożone i czy wszystko pasuje. Później wsadzę te właśnie jarzębinę, chyba to jest jarzębina, nie wiem. Tutaj powkładam gdzie niegdzie i jeszcze być może szyszki albo bombki poprzyklejam, zobaczymy. No ale jak na razie zacznę od światełek i girlandy. No i muszę jeszcze zamocować właśnie takie haczyki, żeby było gdzie to zawiesić. Słuchajcie, nie jest to takie proste, jakby się wydawało, żeby to zrobić. Thank you.
więc tak to wyszło. I na dzisiaj koniec. Jeszcze jutro będę przyczepiać te właśnie tutaj jarzębiny. Także jeszcze tutaj będą gdzieniegdzie takie jarzębinki. I nie wiem, czy szyszek też nie przyczepię, bo też gdzieś powinnam mieć. No i jutro otworzę w końcu ten box. Tutaj mamy box z tamtego roku i tutaj. No i naklejki też przykleję na okna, bo dzisiaj nie miałam czasu dokończyć, także jutro wszystko będziemy robić. I prawdopodobnie jutro jedziemy po choinkę.